Dzień dobry, Dorota Sokołowska i Jerzy Grzboczyński. Właśnie zakończyliśmy obrady jury naszej kolejnej edycji konkursu Srebro, nie złoto. Na konkurs wpłynęło 120 prac, z czego większość w kategorii specjalnej. Zresztą trudno się dziwić, ponieważ i czasy mamy specjalne, czasy dystansu, maseczek, dezynfekcji, ale też przerażenia, lęku, samotności. I o tym wszystkim były też Państwa prace. Prace, które czytało nam się z tym większym zainteresowaniem, że jak wspomniałaś, dotyczyły nowej rzeczywistości, ale też chcieliśmy się przyjrzeć temu, jak postrzegacie, w jaką formę to ubieracie i jaki macie stosunek do tej niezwykłej rzeczywistości. I trzeba przyznać, że całkiem odważnie sobie poradziliście. Bardzo się cieszę, że też na nasz apel do naszego konkursu zgłosiło się tak wielu uczestników, którzy próbują radzić sobie z tym tematem, również korzystając z literatury. Czy udało nam się dobrze wydać werdykt? To się pewnie okaże, ale staraliśmy się bardzo czujnie przeglądać się też literackiej stronie Państwa prac. Można powiedzieć, jesteśmy jak sąd, dla jednych sprawiedliwi, dla innych wręcz przeciwnie, ale taka nasza rola. Nagród będzie dużo, także zapraszamy Państwa serdecznie. Spotykamy się trochę w zupełnie innej rzeczywistości, bo przypominam sobie ubiegłoroczne spotkanie, kiedy mogliśmy długi czas cieszyć się obecnością. Teraz jest to niemożliwe, ale mam nadzieję, że po drugiej stronie tego szklanego ekranu będą nie tylko uczestnicy konkursu, ale również wszyscy ci, którzy lubią przyglądać się w słowach poetyckich i prozatorskich. Zapraszamy na relacje online 6 listopada o godzinie 13 prosto z Książnicy Podlaskiej. To będzie pierwszy piątek listopada, czekamy na Państwa i mówimy do usłyszenia. Podczas transmisji 6 listopada o 13 na Facebooku Książnicy Podlaskiej zaprezentujemy też tomik z utworami laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. 6. edycja konkursu jest współfinansowana ze środków Województwa Podlaskiego, a organizowana przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, Podlaską Redakcję Seniora, Książnicę Podlaską i Polskie Radio Białystok. Fundatorem nagród jest Karedent, gabinety stomatologiczne. Tomik z laureatami 5. edycji jest współfinansowany przez Miasto Białystok.